Idę teraz na ojca, babci, brata Józka mam tutaj, przecież trzeba to wszystko uczcić i świętować. No, kiedyś były większe, lepsze, ładniejsze. Teraz to jak nie deszcz pada, to jest wszystko już się zmieniło, bo to doprowadziły czasy do tego, jak to się mówi. No. Większość to ludzi starszych, brak takich całkiem młodych. Jak ja byłem młody chłopak, miałem tam 10-12 lat, ojciec za rękę i dawaj na odpust. Dzisiaj takiego czegoś nie widzę. A może samochodami jeżdżą, dlatego my ich nie widzimy. To jest raczej mój odpust 63 z kolei. A jak widzę, no pogoda dopisała, to jest najważniejsze, bo w nocy lało. Idę tu co roku, od po prostu w roku... Nie wiem, jaki to był rok. 70. któryś. Rok przed syna mojego komunią. On tak chorował, leżał w szpitalu w Kępnie i po prostu parafialny proboszcz nam odprawiał mszy w sobotę, ale tu się modlił za niego i w tym dniu, kiedy tu była ta msza, ten odpust, o godzinie 11 była nasza suma, nasza msza, nie odpustowa, ale naszej parafii. I on po którejś godzinie zeszła mu temperatura, co mu przez 3 dni trzymała 40 ponad. Nie wiedzieli lekarze sobie rady, a później od tego dnia, od tych godzin było coraz lepiej i po prostu to był cud. I on ze swoją rodziną i my, dokąd będziemy umieć jeździć, będziemy tu jeździli i się modlili, dziękowali. To ja widzę, że wy się modlicie poczwórnie. Najpierw dlatego, że śpiewacie. Dalej dlatego, że odmawiacie pacierze. A jeszcze do tego pielgrzymujecie. Parafia na Podzamczu bardzo serdecznie pozdrawia parafię pod wezwaniem świętego Gloriana w Opakowie z pasterzem, z księdzem Józefem Wachowiakiem i też i z panem wójtem, z panem Adamem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bo wiem, że wielu z was ofiaruje swój czas, swoje siły, żeby przyjść pieszo i żeby wymagać potrzebne łaski, czy to dla siebie, czy dla kogoś z rodziny, czy w jakiejś konkretnej intencji. Wierzę, że jeśli jest to tylko zgodne z wolą Bożą, będzie to wysłuchane, bo każda modlitwa prędzej czy później jest wysłuchiwana. On wody święconej nie żałuje. Zaczną obchody tegorocznej uroczystości od Chrystowej Świętej Seniorów, naszej diecezji, z naszym dyrektorem domu Jana Pawła II.
Przychodzimy praktycznie od 20 lat po pewnym czasie reaktywacji w latach późnych 90. Pamiętam pierwszy raz drewniany krzyż, jak żeśmy tu przeszli. Wtedy też jeszcze nie wszystkim się to podobało. Natomiast dzisiaj przy takiej pięknej pogodzie, jak Bozia dała do marszu, mamy możliwość wszyscy razem wspólnie pielgrzymować. Każdy w określonej intencji, ale jest to mocne i myślę, że ma swoje przełożenie i swój wymiar ludzki.